Sąd w Austrii orzekł, że FIFA to hazard. Jak to możliwe w grze, która polega z grubsza na kopaniu piłki? Dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, to jest program Wittenberg Rozmawia o technologiach. Wittenberg to ja, jesteśmy w redakcji Dziennika Gazety Prawnej, a jest ze mną Michał Bobrowski. Cześć, jesteś członkiem zarządu Webedia Polska, a jednocześnie współtwórcą inicjatywy Polish Gamers Observatory, czyli... Dzień dobry, Aniu, witam Państwa. Czyli inicjatywy polegającej na tym, że analizujemy, próbujemy zebrać kompleksowo informacje na temat rynku gier, ale przede wszystkim tego, kto gra w gry wideo. I jesteście autorami takiego wielkiego badania o polskich graczach, prawda? Jedynego takiego, które do tej pory się ukazało. Ono jest fenomenalnie ciekawe. Znaczy, powiem w ten sposób, bo jakby historia tego badania sięga trochę dalej, bo w zasadzie nasze pierwsze badania ukazały się już 10 lat temu. Jestem w branży obecny zawodowo od 2001 roku. I mniej więcej po dekadzie zorientowałem się, jak bardzo wiele stereotypów na temat gier i graczy funkcjonuje w przestrzeni publicznej, funkcjonuje w tak zwanym mainstreamie czy wśród urzędników państwowych. I stąd mniej więcej w okolicach 2013 roku wspólnie z Patrycją Rodzińską-Szary postanowiliśmy coś zadziałać, czyli przede wszystkim zorientować się, czy takie typowe stereotypy o tym pryszczatym nastolatku zamkniętym gdzieś w piwnicy są prawdziwe, czy może jednak gaming jest znacznie szerszy niż się wówczas uważało. No i nasze przeczucia nas nie myliły. Od tego czasu udało nam się zrealizować już jakby 8 edycji tych badań. Natomiast półtora roku temu po raz pierwszy rozszerzyliśmy grupę celową, dlatego że... Na dzieci. Na dzieci, dokładnie. Po raz pierwszy zrealizowane w zasadzie w skali Europy takie kompleksowe na bardzo dużej reprezentatywnej próbce badanie dzieci w przedziale wiekowym 9-15. I ponieważ wy wiecie wszystko o dzieciach, to ja do was zadzwoniłam, jak się okazało, że w internecie trenduje kościół w Robloxie. I po rozmowie z wami zrozumiałam, że ja w ogóle nie mam pojęcia, wiesz, o grach komputerowych dzisiaj, bo moje całe doświadczenie to skończyło się gdzieś tam na studiach, jak jeszcze miałam czas, żeby grać. Na Falloutie 2 się skończyło, o, powiedzmy. No ale to i tak przynajmniej masz coś do czynienia z grami, nie jesteś zupełnym laikiem. Teraz będzie serial, więc już nie mogę się doczekać go. A jeśli państwo w ogóle nie wiecie, o czym my rozmawiamy, mówiąc o kościele w Robloxie, to mam taki malutki materiał filmowy. A wy ustawiacie się tutaj, no? Tak, tak jak jest krzyż. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Dzięki, słuchajcie. Czy Wielkanoc też była celebrowana? Czy była celebrowana w Robloxie? Zapewne tak. O to pytasz. Zakładam tak i w niejednym miejscu. Natomiast warto w tym miejscu uświadomić sobie albo przypomnieć, czym w ogóle jest Roblox, bo Roblox nie jest taką typową grą wideo per se, jak rozumiemy. Roblox to jest darmowa platforma, w której w zasadzie każdy, głównie dzieci, tworzą swoje wirtualne światy, wypełniając je treścią. I w momencie, jak Roblox spopularyzował się, no to nie jedna osoba na świecie uznała, że no to jest też dobre miejsce, żeby na przykład młodym spróbować przekazywać jakieś treści religijne. I tutaj musimy sobie uświadomić, że mamy do czynienia nie tylko, prawda, z religią katolicką, z religiami chrześcijańskimi, no ale też innymi religiami. Jak przygotowywałem się trochę do tego, tej naszej dzisiejszej rozmowy, to chciałem sprawdzić po prostu, co w tym momencie najbardziej trenduje w Robloxie, jeżeli chodzi o tematykę religijną. No i to były w ramach Ramadanu, prawda, modlitwy w meczecie na rzecz Palestyny. Tak więc musimy sobie jasno jakby powiedzieć, że czy to Wielkanoc, czy Ramadan były i będą w Robloxie, natomiast zawsze to będzie taki tylko mikroskopijny wycinek tego, gdzie dzieci czy dorośli się tam w Robloxie bawią. Ale to jest po prostu. Dokładnie. To jest jedna wielka piaskownica. No i
tak jak dlatego uderzyłaś w zeszłym roku do mnie no, z pytaniem, o co chodzi z tym trendem, no bo w zasadzie dość nietypowo, bo w styczniu media stwierdziły, jest sezon ogórkowy, poszukamy czegoś nośnego i odkryły, prawda, że hitem internetu jest tam msza w Robloxie. No, w styczniu tego roku właśnie wiele jakby takich światów próbujących naśladować, prawda, to, co się dzieje w polskim Sejmie. Dziennikarze tym razem jakby nie podchwycili tematu, bo na tyle dzieje się ciekawego w obecnej kadencji Sejmu, że no nie ma co, żeby brać i robić z tego symulację. Natomiast tak jak mówię, Roblox jest platformą, a nie grą. I tutaj warto, żebyśmy o tym pamiętali. Bo ja wtedy zrozumiałam coś, o czym nie miałam pojęcia wcześniej, że to jest tak, że Roblox jest podwórkiem. Takim jak my wychodziliśmy, wiesz, na podwórko się pobawić do tej piaskownicy, albo mieliśmy drzewa i bawiliśmy się w armię, albo bawiliśmy się, odtwarzaliśmy życie dorosłych, to dobrze rozumiem, że do tego teraz służy ta gierka? Znaczy tutaj jakby no, przez to, że jest to przestrzeń wirtualna, tylko i wyłącznie wyobraźnia twórcy danego świata, danego podwórka, prawda, jakby ogranicza to, co na tym podwórku można robić, ale też trzeba mieć jakby świadomość tego, że w momencie, jeżeli mamy nieograniczone możliwości, no to niekoniecznie wszystko, co napotkamy w takim Robloxie, będzie przeznaczone chociażby dla dzieci. Ale też uświadomiłeś mi wtedy, że my jakby laicy w ogóle nie doceniają siły tego rynku. I wysłałeś mi prezentację, ja sobie ją tutaj okroiłam trochę i możemy też kawałeczek pokazać o tym, jak duży jest gaming. To w ogóle było niesamowite dla mnie odkrycie. Znaczy po prostu, ludzie nie zdają sobie sprawy przede wszystkim z wielkości tego rynku. Najprościej jakby wyjaśnić to, jak duży jest gaming, zestawiając go z innymi formami rozrywki. Można powiedzieć pokrótce, że rynek gier wideo jest warty więcej niż zebrane do jednego worka muzyka i filmy. Tak więc w skali roku na świecie na tą formę rozrywki konsumenci wydają prawie 190 miliardów dolarów. No i grają wszyscy. I słuchajcie, to jest jakby największy paradoks polegający na tym, że nawet dorośli, którzy grają, mało tego, grają i wydają pieniądze na gry, nie postrzegają się jako gracze. Tutaj trochę cyferek sobie jakby pozwolę przytoczyć. Zresztą te cyferki gdzieś tam będą jakby towarzyszyły na ekranie. Natomiast jakby uporządkujmy kilka podstawowych faktów. W Polsce 2/3 dorosłych Polaków w przedziale wiekowym 15-65 przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca zagrało na jakiejś platformie. W przypadku dzieciaków jest to znacznie więcej. Właśnie na grupie 9-15 aż 88% dzieci gra. A jeżeli już zawęzimy, prawda, przez pryzmat płci czy konkretnej grupy wiekowej, w grupie 13-15 lat chłopcy aż 93% z nich zadeklarowało, że gra. Tak więc, czy nam się to podoba, czy nie, jest to najpopularniejsza forma rozrywki i na świecie, i w Polsce. I to, o czym musimy pamiętać, że jak ujarzmić, jak kontrolować tą formę rozrywki, dlatego że jest to najbardziej imersyjna forma rozrywki. W momencie, jak oglądamy film, czytamy książkę, jesteśmy pasywnym odbiorcą, natomiast gra wideo umożliwia nam pełną interakcję, pełne wciągnięcie się w świat, który jest w niej przedstawiony. To tutaj jakby nawet, dodam, że grają jeszcze dziewczyny, nie? Że nie tylko chłopaki grają, bo to jest taki stereotypowo, widzimy tych chłopców przed wielkimi monitorami, to zresztą pewnie dlatego, że oglądamy YouTube, gdzie są te streamerzy, którzy streamują, jak grają w gry, ale wy pokazaliście, ile dziewczyn gra na... Znaczy to po pierwsze, już 10 lat temu pokazaliśmy, że przede wszystkim gry wideo nie są tylko i wyłącznie męską formą rozrywki, bo jeżeli spojrzymy na uśrednione wyniki, to okazuje się, że praktycznie prawie połowa graczy to kobiety. Również wśród dorosłych. Dlaczego? Dlatego, że szczególnie właśnie kobiety nie postrzegają siebie jako graczki, mimo że na swoim telefonie komórkowym bardzo dużo spędzają czasu właśnie w jakichś prostych grach. Czyli i mało tego, właśnie płacą. Płacą, mają podpiętą kartę kredytową do swojego telefonu, no i gdzieś schodzi im niemała kwota na
właśnie tak zwane mikropłatności. To jest jedna zmienna. Natomiast w przypadku właśnie badania dzieci, dla mnie to było zaskakujące. Słuchaj, ja mam syna, nie mam córki, dlatego jakby też trochę stereotypowo postrzegałem, że aha, no to w zasadzie pewnie chłopcy, tylko głównie chłopcy grają. Tymczasem co się okazało? Mamy sytuację, że tylko 2 punkty procentowe różnią dziewczynki od chłopców na najpopularniejszej platformie, którą ani nie jest komputer, ani nie jest konsola, tylko jest smartfon. Smartfon, który w tym momencie przychody z gier mobilnych odpowiadają za prawie połowę wszystkich przychodów z gier w skali zarówno światowej, jak i globalnej. No a z czego to wynika? Wynika to z faktu, że chłopców właśnie widzimy. Jeżeli siedzą w dużym pokoju, zajmują ten przysłowiowy jedyny telewizor w gospodarstwie domowym, czy siedzą u siebie, prawda, i grają jakby na komputerze, to rodzic to widzi. Tymczasem jak rodzic widzi, matka czy ojciec widzi swoją córkę, która trzyma telefon, no to tak na dobrą sprawę sobie myśli, aha, pewnie ogląda te TikToki albo przysłowiowe koty w internecie i w tym momencie no nie wie, a tu się okazuje, i to same dziewczynki, prawda, jakby w naszym badaniu tak deklarowały, że one, szczególnie w przedziale 9-12, znacznie częściej grają na tym smartfonie niż właśnie przeglądają media społecznościowe. A słuchaj, a w co one grają? W różne gry, w sensie powiem w ten sposób. Dokładnie, z jednej strony są to gry logiczne, gry przygodowe. Generalnie dziewczyny są mniej narażone na złe zjawiska związane jakby z grami, bo przez gatunki gier, które wybierają, znacznie mniej są narażone chociażby na jakieś zjawiska kontaktu z przemocą w internecie, przemocą w grach. W przypadku chłopców no nie jest tak różowo, w przypadku chłopców aż 1/3 z nich deklarowała, że po pierwsze no gra w gry nieprzeznaczone dla swojej grupy wiekowej, a po drugie no ma kontakt, zwłaszcza jeżeli mówimy o popularnych strzelankach czy grach kompetytywnych, no właśnie z dużą liczbą przemocy, z dużą liczbą wulgaryzmów, sytuacji, w których oni są obrażani albo oni sami kogoś obrażają, tak więc no to już jest jakby, wchodzimy na zupełnie inne zagadnienie, o którym pewnie byśmy mogli godzinami rozmawiać, będziemy, ale nie o tym. Będziemy o nim rozmawiać też jeszcze w dalszej części, a teraz chciałam cię zapytać jeszcze o to, że oni nie tylko jakby spędzają czas, ale też mówiliście i pokazywaliście, że wydają kieszonkowe w grach. I teraz na co można wydać kieszonkowe tam? Znaczy tak, to było też duże zaskoczenie dla nas, jeśli chodzi o skalę wydatków na szeroko rozumiane gry. Dlatego, że o ile na pierwszym miejscu mamy wydatki na słodycze, przekąski, no to jest jakby oczywistego w przypadku dzieciaków, to szczególnie w przypadku chłopców na kolejnych miejscach są deklarowane wydatki na gry wideo. Gry wideo, wydatki możemy jakby podzielić na 3 takie podstawowe grupy. Z jednej strony jest to zakup dostępu do pełnej wersji gry. Dawniej, prawda, chodziliśmy jakby do fizycznego sklepu, kupowaliśmy to pudełko. Pudełko było. No teraz najczęściej mamy do czynienia jakby z dystrybucją cyfrową, no i po prostu w ten sposób jakby dostajemy dostęp do gry. To jest pierwsza grupa. A drugą masz grupą... przepraszam, pudełka na półce? Wiesz, takie, nie wiem, po Diablo 2? No. Nie, ale mam dużo pudełek po figurkach do gier. Ale to są składowane w piwnicy. Natomiast drugą grupą są wydatki na tak zwane mikropłatności. Mikropłatności związane jakby z modelami biznesowymi, jakie występują w grach wideo, dlatego że mniej więcej pod koniec poprzedniej, no już nawet 2 dekady temu, zaczął popularyzować się model dostępu darmowego, gdzie cały model biznesowy dla wydawcy i dystrybutora gry był właśnie oparty o mikropłatności. No i dochodzimy jakby do kwestii trzeciej, że teraz jest jeszcze jakby kolejna grupa, czyli wydatki na abonamenty. W tym momencie mamy tak zwanego Game Passa czy PS Plusa, czyli stałą opłatę miesięczną umożliwiającą nam dostęp do określonego portfolio gier. A ten środkowy komponent mnie interesuje. Jakie mikropłatności? O co chodzi? No mikropłatności, ja powiem w ten sposób. Mikropłatności to jest... przede wszystkim jakby pułapka na dzieciaków, ale i pułapka na jakby nieświadomych dorosłych. Bo po pierwsze, generalnie
Te mikropłatności możemy jakby podzielić na dwie takie podstawowe kategorie, czyli przedmioty wirtualne albo usługi wirtualne, które mają charakter tylko i wyłącznie kosmetyczny z punktu widzenia gracza, czyli przysłowiowe skórki, jakieś dodatkowe przedmioty wizualne zmieniające na przykład wygląd naszego bohatera. A z drugiej strony są elementy, które ułatwiają rozgrywkę, czyli gdzieś, gdzie wchodzimy już tak zwany, to jest potocznie nazywany model pay to win, czyli innymi słowy możesz teoretycznie grać za darmo w jakąś grę, ale żeby uzyskać w niej przewagę, no to dobrze, żebyś dokupił sobie na przykład lepszy armor, lepszą amunicję, jakiś mocniejszy czar. No i tym nie samym... wystarczy go znaleźć, wygrać, nie można być wystarczająco dobrym, żeby to uzyskać? Generalnie większość tych gier free to play teoretycznie umożliwia, że jeżeli będziemy odpowiednio długo grać, to pewne rzeczy możemy uzyskać za darmo. Natomiast te wszystkie modele ekonomiczne... Czyli albo płacisz czasem, albo płacisz pieniędzmi. Te modele ekonomiczne są bardzo dobrze przemyślane właśnie, żeby poniekąd zachęcać ludzi do tego, żeby jednak wyskakiwali z gotówki. Okej. I w grach możemy spotkać, to też mnie zaskoczyło, bo jak ja pamiętam gry, to po pierwsze, w ogóle dało się je przejść, w sensie one miały gdzieś tam koniec, a po drugie, nie było takich rzeczy jak dzisiaj, czyli na przykład tych takich skrzynek z niespodzianką. Wiesz, że właśnie kupujesz sobie taką skrzynkę, nie wiesz co tam jest i z tego ci wyskakuje jakiś super przedmiot, który ci pozwala przejść grę. No to poruszasz kwestię tak zwanych lootboxów, czyli właśnie tych wirtualnych skrzynek, które mogą zawierać różne elementy i to, tak jak powiedziałem wcześniej, to będą elementy tylko i wyłącznie kosmetyczne, ale będą to też elementy pay to win. I takim najbardziej sztandarowym w tym momencie przykładem, który wywołuje dużo kontrowersji na całym świecie, ale szczególnie w Europie, szczególnie tam, gdzie piłka nożna jest jakby popularna, jest to, co powiedziałeś na samym początku, czyli ta FIFA i konkretnie nie sama gra, czyli symulacja jakby rozgrywek dwóch drużyn na boisku, prawda, kopiących to okrągłe skórzane. Natomiast konkretny model, czyli potocznie się mówi na to FUT, czyli FIFA Ultimate Team, gdzie gracze właśnie kupując czy uzyskując w trakcie rozgrywek lootboxy, budują swoją drużynę marzeń. No bo właśnie, poczekaj, bo kiedy opowiadałam o naszym spotkaniu takiemu mojemu serdecznemu koledze z innej redakcji i Michał, jeśli nas oglądasz, to ja cię bardzo pozdrawiam, bo to jest odcinek z twojej inspiracji zrobiony. I on mi wtedy powiedział, że te wszystkie kłopoty to jest z tymi lootboxami i tam kradzieżami waluty w grach komputerowych, to jest nic, bo prawdziwy problem to jest właśnie ta FIFA. I ja jakby próbuję zrozumieć, jaki można mieć problem z grą, która polega na kopaniu piłki. Problem może polegać na tym, że zaimplementowano w tej grze element losowości. Jeżeli pojawia nam się element losowości, no to dzień dobry, kłania się jakby przepisy i w ogóle definicja hazardu. A dlatego, że w momencie, jeżeli grasz, a powiedzmy sobie szczerze, FIFA jest nie tylko popularna, prawda, wśród dorosłych, ale przede wszystkim przez fakt, że jest to jakby ten podstawowy model gry jest pozbawiony wszelkiej przemocy, no, ma niski rating wiekowy, no grają w niego również dzieci. Gdzie pojawia się w zasadzie wyzwanie, gdzie się pojawia problem, za którym ani polska, ani europejska legislacja nie nadąża. No pojawia się element właśnie tej losowości, czyli gracze mają możliwość zakupu tych skrzynek, ale no w tej skrzynce, w tym przysłowiowym pakiecie kart nie ma gwarancji, tylko jest jakby określony współczynnik prawdopodobieństwa, czy jakiś tam bardzo znany zawodnik o określonych parametrach pojawi się w tej paczce, czy się nie pojawi. No i to poniekąd różni, prawda, i wywołuje w zasadzie już od 2017 roku kontrowersje, że widać, że te lootboxy po pierwsze bardzo generują duże źródło przychodu dla twórców gier.
Przez to ci twórcy gier coraz agresywniej wykorzystują praktycznie każde jakby możliwe sytuacje do tego, żeby takie lootboxy zaimplementować. I to nawet nie tylko w grach wieloosobowych, ale ostatnio zaczął być trend do tego, żeby one nawet pojawiały się w grach przeznaczonych dla pojedynczego gracza. Czekaj, to poczekaj, żeby nasi widzowie zrozumieli, o co chodzi, to spróbujmy pokazać takie paczki. Wcześniej je zrobić. Zresztą, co to jest, Paredes? Pierwsze nagrody to za Food Champions. 1 maja dopiero to było. Chryste, nie, no to szybciej musi być. A to jest Rodri z paczki 82+, przecudowny traf. Hiszpania, HPD, po raz drugi Rodri. Ikona! Xabi Alonso! Co za piękny trafi! Harry Kane go wypycha. No nie, no. Xabi po raz kolejny doprowadził Leverkusen do zdobycia 3 punktów. Niestety będzie ich prowadził jeszcze przez miesiąc, przez rok. Xabi Alonso w tym... To był bloger czy youtuber, który generalnie pokazuje otwieranie takich paczek, tak? Bo to też jest taki trend na YouTubie, że jak kupujemy te paczki albo dostajemy te paczki w ramach barteru albo w ramach jakichś tam nagród za tą grę, to właśnie chłopaki głównie pokazują, jak się te paczki otwiera. I właśnie czasem jest radość taka wielka, że można takiego piłkarza świetnego tam z tej paczki wyjąć. No i ja powiedziałbym w ten sposób. Nie byłoby w tym nic złego, gdybyśmy chociażby za postępy w grze albo za jasno określoną jakby kwotę wiedzieli, czego się możemy w danej paczce spodziewać. Problem, który no wymaga w pewien sposób na pewno prędzej czy później regulacji, polega na tym, że mamy to prawdopodobieństwo. Czyli innymi słowy mamy dokładnie zaimplementowaną taką sytuację, z jaką mamy do czynienia chociażby w lotto, czyli wypełniając kupon, prawda, nie wiemy, czy trafimy tą przysłowiową szóstkę, czy nie trafimy. Innymi słowy, już jesteśmy po stronie, którą możemy definiować jako rozgrywka hazardowa. I gdzie jest jakby problem? Ja nie mam problemu z tym, że mamy do czynienia z hazardem, że istnieją kasyna, że możemy puścić ten przysłowiowy kupon lotto. Ja osobiście mam problem z tym, że umożliwiamy nieletnim zbyt wcześnie dostęp do czegoś takiego. No bo czekaj, tak jak rozmawialiśmy nawet... Bo to Sony, czy tam nie Sony, tylko EA się broni, że to jest jak jajka z niespodzianką przecież. No tak, tylko że jajka, ja powiem w ten sposób, kupując jajko z niespodzianką, masz w środku, nie wiesz, jaką będziesz miała zabawkę. To jest wiadomo, żeby powiedzmy zebrać pełną kolekcję jakichś tam ludzików z danej serii, no to musisz określoną jakby liczbę tych jajek niespodzianek. Właściwie nieokreśloną. Czasami zbyt dużo. Natomiast w przypadku tych pakietów z graczami mamy wpływ na to, że to są nie tylko jakby karty kolekcjonerskie dość sprytnie przeniesione, prawda, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, gdzie chłopcy już w latach 40., 50. szczególnie zbierali te karty z zawodnikami futbolu amerykańskiego czy koszykówki. Tutaj mamy przeniesioną jakby kartę, która właśnie w tym trybie Ultimate Team umożliwia osiągnięcie znaczącej przewagi nad żywym przeciwnikiem. Innymi słowy, jest jakby tym elementem pay to win. Innymi słowy, jeśli dzieciak gra w grę i widzi, że jego koledzy mają po prostu lepszą drużynę, nie tylko lepsze jakby umiejętności zręcznościowe w operowaniu padem czy klawiaturą, żeby grać tą FIFA, ale po prostu mają lepszą drużynę i dzięki temu mają przewagę nad nim, bo on ma gorsze karty, on nie wylosował rzadkiego znanego zawodnika, no i przez to pojawia się, prawda, gdzieś u niego jakby frustracja i poczucie, że jest jakby w gorszej pozycji. No ale tak jak mówię, nie ma możliwości przez to, że jakby w tych paczkach rachunek prawdopodobieństwa, szczególnie dla tych jakby najlepszych graczy jest, żeby ich uzyskać, jest bardzo niewielki, no to pojawia się losowość. No i co za tym idzie? No pojawia się właśnie to, co jakby powiedziałem i będę twardo stał jakby na stanowisku, że jeżeli już mamy z takim elementem losowym, to powinno być to uregulowane. Uregulowane dlatego, że jakby szczególnie dzieciaki nie są jakby przyzwyczajone do tego, żeby świadomie jakby mieć świadomość tego właśnie, czym jest hazard, czym może być potencjalne uzależnienie jakby od tego. Bo powiedzmy sobie szczerze, właśnie gry
są tą formą rozrywki, która jest najbardziej popularna, ale jeżeli rodzice nie będą mieli świadomości, że nie mogą dziecku samopas zostawić dzieciaków z grami, proszę, synu, masz tutaj konsolę, masz tutaj telefon, masz podpiętą kartę kredytową, baw się sam, to jest prosta droga do bardzo dużych kłopotów. Czy teraz, czy w przyszłości? No dobrze, bo zaczęliśmy od tego sądu w Austrii, który uznał, że te paczki to jest hazard i nakazał zwrot. Ja dlatego wcześniej pomyliłam EA z Sony, bo sąd w Austrii nie nakazał producentowi gry zwrotu pieniędzy, tylko platformie, na której gra została kupiona. Więc jakby jakiś taki mechanizm. Wiem, że w Belgii była próba uregulowania tych lootboxów, tych paczek, ale słyszałam też takie opinie, że to nie do końca się udało, bo że to jest bardzo trudne do uregulowania. Tak, znaczy przede wszystkim jest trudne, jeżeli nie będą tu jakby dokonane regulacje czy zalecenia, wręcz na poziomie jakby Komisji Europejskiej. No nie wierzę, żeby udało się cokolwiek na poziomie lokalnym zrobić. A czy można coś robić? Tak, jak najbardziej. To jest sytuacja taka, jaka miała do czynienia w początkach systemów ratingowych, które bądź co bądź po dzień dzisiejszy obowiązują, gdzie jednak na twórcach zostało wymuszone stosowanie określonych oznaczeń, prawda? Czyli mamy chociażby w Polsce stosowany system europejski PEGI, dzięki czemu chociażby świadomy rodzic, jeżeli tylko chce, może zorientować się, czy gra, którą trzyma w ręku albo widzi jej jakby kartę produktową na ekranie komputera, jest przeznaczona dla jego dziecka, czy zawiera jakieś nieodpowiednie treści, a jeśli zawiera, to jakiego typu są to treści. No i po prostu może tu podjąć świadomą decyzję. W przypadku lootboxów sprawa jest po prostu w tym momencie jeszcze zupełnie nieuregulowana. I to, co wydaje mi się bardzo dobrym kierunkiem, no to te rozwiązania, które gdzieś próbuje wprowadzić w pierwszej kolejności Wielka Brytania. Czyli jakby regulacje polegające na tym, żeby przede wszystkim dostęp do lootboxów poprzedzony był jakby jasną komunikacją i nawet procentowym określeniem, prawda, jakie jest prawdopodobieństwo tego wylosowania określonego, powiedzmy, najlepszego gracza w tej paczce, jeżeli mówimy o fucie. A z drugiej strony, żeby było jasno, precyzyjnie dookreślone, że lootboxy i dostęp do nich mają osoby pełnoletnie. Czyli żeby zrobić tak, że jak rozumiem, najeżdżasz kursorem na taką paczkę i tam ci się pokazuje, ona kosztuje 70 funtów, ale w niej masz 20% szans, że wylosujesz Messiego. Na przykład. Ale to już jakby jak w praktyce zostanie jakby rozwiązane, no to już jest kwestia pomysłowości twórców gier. Natomiast jakby dla mnie, jest jakby kluczowa informacja dotycząca tego, że jako rodzic nie mam nic przeciwko, prawda, żeby dzieci grały w tą FIFA, ale jako rodzic mam dużo zastrzeżeń do tego, żeby dzieci bezinteresownie miały do czynienia z tym mechanizmem losowości. Słuchaj, to zmierzając do końca, powiedz mi, bo ja jestem mamą małych dzieci, które jeszcze nie grają w gry komputerowe, ale pewnie kiedyś zaczną, bo tak jak powiedziałeś na początku, 88% tak gra, więc to prawdopodobieństwo jest dla nich wysokie dosyć. Jak powinna wyglądać taka efektywna kontrola rodzicielska z jednej strony, ale z drugiej ja bym, nie wiem, nie chciałabym być takim control freakiem, wiesz, na koniec dnia. Czyli dać im też zaufanie, ale z drugiej strony nie popsuć sobie relacji, ale właśnie dać im też możliwość grania w te gierki. To jest bardzo trudne dla mnie. Oczywiście, znaczy, słuchaj, jest to trudne dla ciebie, jak i dla każdego rodzica. To jest przede wszystkim świadomość tego, czym po pierwsze jest rynek gier wideo. To jest jakby pierwsza zmienna. Drugą zmienną jest świadomość tego, że są jakby dwa kluczowe aspekty związane z szeroką rozumianą kontrolą rodzicielską. Po pierwsze jest to kwestia kontrolowania czasu, jaki dziecko przeznacza na grę. Bo trzeba sobie jasno powiedzieć i sam na to jest szereg badań naukowych, że w odpowiedniej liczbie i w odpowiednim wieku dawkowanie gier wpływa bardzo pozytywnie na rozwój dzieci. Zresztą nie bez przypadkowo, prawda,
w systemach edukacyjnych pojawił się chociażby Minecraft, gdzie rozwija jakby wyobraźnię przestrzenną, gdzie uczy współpracy w grupie. Gry rozwijają też jakby zdolności, możliwość skupienia i tak dalej, ale jeżeli są dawkowane w odpowiedniej ilości czasu. Jeżeli dzieciak od rana do wieczora siedzi w grach, no to już jakby te korzyści mogą być bardzo mocno zniwelowane, przede wszystkim przez ryzyko uzależnienia od gry. Słuchaj, jak to robić? Bo ja pamiętam moją mamę, jak mój brat grał na komputerze, to ona otwierała do niego do pokoju drzwi i mówiła już za długo grasz. Kończ już, ile można, nie? On mówi, mamo, i setki usprawiedliwień. Jest prosta piłka. No, bardzo wiele platform ma chociażby możliwość właśnie wbudowanych mechanizmów kontroli rodzicielskich, z których po prostu warto po pierwsze ich się nauczyć, a po drugie zacząć z nich korzystać. Czyli z jednej strony kontrola czasu, czyli po prostu jakby konsola jest w stanie jakby zdetektować, czy nie gramy, prawda, nie jest jakby odpalona za długo. Po drugie, ma możliwość zablokowania dostępu do określonych gier. I tu jest ta właśnie druga kwestia, która ma znaczenie z punktu widzenia rodzica, czyli świadomość tego, że tak jak mamy książki, filmy przeznaczone tylko dla widzów dorosłych, tak samo mamy i gry, które są przeznaczone tylko dla graczy dorosłych. I jasno sobie trzeba powiedzieć, że właśnie granie przez takiego 12-latka w grę, która ma wyraźnie zaznaczony rating wiekowy PEGI 18, nie wynika z jakby z fanaberii jakiegoś urzędnika, tylko wynika z faktu, że ta gra może zawierać elementy, które mogą, nie muszą, ale mogą negatywnie wpłynąć na rozwój takiego dzieciaka, bo taki dzieciak, 12-latek będzie w pewnym momencie zbyt przebodźcowany różnymi rzeczami, które płyną jakby z tego ekranu i niekoniecznie może się jakby na jego dalszym rozwoju to pozytywnie odbić. Tak więc kontrola, świadomość tego, ile nasze dzieci grają, ile poświęcają na to czasu oraz co grają. Jak do tego najlepiej podejść? Tak na dobrą sprawę same dzieci w badaniu wskazują, że one bardzo lubią w to, jeżeli rodzice z nimi grają. A ty grasz ze swoim synem? Bardzo rzadko, ale kiedyś nam się zdarzało zagrać, dlatego że przede wszystkim są gry nastawione na kooperację i gry takie do tak zwanego grania w koopie, gdzie grasz z drugą osobą, to jest jakby chodź, fajne doświadczenie. Tata, potrzebuję drugiego. Dokładnie, dokładnie, ale no powiedzmy sobie szczerze, czy jestem coś złego? Nie, to tylko jakby daje możliwość jakby wzmacniania właśnie relacji matka-córka, ojciec-syn. Czy na przemian. Na mama przemian. Potrzebuje drugiej. Dokładnie. Dziękuję ci serdecznie. Słuchajcie, państwo, mam nadzieję, że udało nam się państwa przekonać, że gry to jest temat poważny, duży, żebyście państwo też spróbowali eksplorować to środowisko i poświęcić na to trochę czasu, zwłaszcza jeśli jesteście rodzicami. A jeśli ogląda nas ktoś z Ministerstwa Cyfryzacji, to bardzo bym chciała też podkreślić, że pora się przyjrzeć tym problemom, na które zwróciliśmy uwagę z paczkami, z monetami w grach, z lootboxami, gdyż jest to duże wyzwanie też z punktu widzenia ochrony naszych dzieci. Moim i państwa gościem był Michał Bobrowski. Bardzo dziękuję ci za dzisiejszą wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.